W Rudnej Małej powstaje dwupoziomowe skrzyżowanie, które w przyszłości ma upłynnić ruch. Łatwiej będzie wjechać i wyjechać z drogi prowadzącej na lotnisko. Jednocześnie nie będzie to spowalniać ruchu na drodze krajowej w kierunku Warszawy. To inwestycja ważna i potrzebna i w ocenie drogowców i kierowców. Cała inwestycja kosztuje 33 miliony złotych. Jest to czwarty etap całości inwestycji, bo całość tego zadania to jest droga łącząca węzeł S19 w Jasionce z węzłem autostradowym. Niestety prace oznaczają spore utrudnienia, zwłaszcza dla dojeżdżających codziennie do Rzeszowa do pracy. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu pokonanie tego odcinka zajmuje nawet 40 minut. Na tą chwilę to jest masakra. Tak samo jak tutaj przed rondami, żeby wjechać na autostradę, to ci, co nie wiedzą, to stoją, a ci, co jadą, to zjeżdżają na innych zjazdach. Najtrudniej mają ci, którzy wyjeżdżają z drogi prowadzącej do lotniska i próbują zawrócić do Rzeszowa. To może być alternatywa dla tych problemów. Jak jeżdżę autobusem, to zawsze w skórka stoję, a teraz akurat nie bezpośrednio już zajadę i wysiądę na przystanku. Będzie w korka, nie stoi się, tylko się jedzie. I wygodniej nie tego. To super jest. Szynobus, oferta samorządu województwa i przewozów regionalnych, trasę do Głogowa pokonuje w 15 minut. Jak zapewniają nas pasażerowie, jeździ punktualnie. Do tego dzięki kampanii zachęcającej do korzystania z oferty PKP przejazd jest tani. 1,50 zł i około 2 zł razem z córką. Z połączeń szynobusem już korzysta wiele osób dojeżdżających także do pracy w Rogoźnicy na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Kto pracuje w Rzeszowie, do pracy może wyjechać z Głogowa o 7:01. Samorząd województwa już pracuje nad udoskonaleniem oferty. W czasie remontów głównych dróg szynobus się sprawdził. Też bardzo istotne, żeby te przewozy były skorelowane. Przewozy kolejowe z drogowymi, autobusowymi, tak żeby mieszkaniec na przykład Nowego Miasta pracujący w Rogoźnicy, w strefie przemysłowej, mógł dojechać i autobusem, i pociągiem na jednym bilecie. To w tej chwili jest przygotowywane. Drogowe utrudnienia w Rzeszowie czekają kierowców też w południowej części miasta. Aleja Sikorskiego jest przebudowywana na odcinku między ulicami Robotniczą a Malowniczą. Sądzę, że do końca listopada zostaną zakończone wszystkie prace budowlane. Natomiast planowany jest oczywiście w porozumieniu z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkim, w tym również z panem marszałkiem, budowa dalszego odcinka do Tyczyna. Dzięki przebudowie Alei Sikorskiego droga na kolejnym odcinku będzie poszerzona do 4 pasów jezdni. Powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe.